Jakie zdanie na temat Polaków miał Napoleon Bonaparte? Max Gallo w swojej książce Napoleon opisuje burzliwy romans Bonapartego z Marią Walewską. Poza nią nie ma żadnego przykładu Polki bądź Polaka, których to Napoleon darzyłby większą sympatią. Miał wprawdzie na początku swej kariery adiutanta, Polaka, Józefa Sułkowskiego, ale według części przekazów widział w nim dla siebie przyszłą konkurencję, dlatego w Egipcie wysłał go na misję straczeńczą, z której nigdy nie powrócił. Niejednokrotnie jednak cesarz Francuzów chwalił waleczność polskich żołnierzy, chyba że trzeba było uwydatnić zasługi Francuzów, wtedy pomniejszano zasługi Polaków, jak to miało miejsce w bitwie pod Samosierą. Napoleon miał także bardzo złe zdanie o zdolnościach politycznych Polaków i uważał, że to dopiero prawa nadane przez niego mogą zaprowadzić porządek nad Wisłą.